I remisowy. Do tyłu, na obronę. Uważaj. Czyli mamy o godzinie 14 dopiero. A to idzie. A my mamy? Tam jest woda przy tym. Burak na lampy, tak? Nie ma. Kulem wygrywał. No. 3-0. I wy macie to szansę. I było 3-3.
i mamy rozstrzygnięcie kategorii 1996 i młodsi. Medale wręczają Paweł Warkuczewski, redaktor naczelny Gazety Olsztyńskiej i Robert Zienkiewicz, redaktora naczelnego Gazety Olsztyńskiej. Kuchar już dłoni. Mamo, pozdrawiam cię. Słuchajcie, jeszcze. Ale ma pizza, ale ma. Jest puchar i są medale. Chodź, wyjdź tak do góry, chodź. Tak się cieszą chłopaki z kategorii 96. Podwórkowcy. Po prostu. Puchar jest wasz. I medale. O, finał nagrany był? O, to ja już się oglądam. To przecież nie wydrukowane. Nie wiem, to pewnie jest to pierwsze. Tak, a widzicie, to pewnie na żywo leciał, to już nie obejrzycie. A no tak, już leciał chyba. Chylicki, 7 goli, Energetyk Olsztyn. Pojedyncze, bo reszta się zgodziła. Trzeba krzyczeć, kurde. Gratuluję serdecznie. Wielkie brawa. Energetyk Olsztyn. Również z ekipy podwórkowców Paweł Kobus. Zojdzie na pierwszą mięć, pierwsza minuta. Tu mamy tak, trzech, mięta. Pilno i... Która drużyna, chłopaki? Jakie drużyny? Orły? Orły. Piłkę! Nabiegamy na piłkę! Jasiu! Jasiu, dołem! Najładniej. Świetnie! Dawaj, Wiktor! Nie
nie da, dobrze! Dajesz, Max! Przyfalczyć na ta! Super! Super! Co to mamy? Na piłkę! To ja zacznę, ale idź tam. Wystawiasz ręce i idziesz tak do niego, tak? Na miękkich nogach. Do końca. Finałów w tej kategorii. Orły, SP, Janowiec, Kościelne 0 do 5. KKS Warmia 14 do 0. Bardzo hotelowy wynik. I przed nami półfinały. Drugi półfinał. Łasiu! Luku! Ale nie przypadek, że awansowaliśmy do finału województwa, tak? W Iławie. Wyjdźmy, zagrajmy swoje, piątka bez zmian, ta, która jest, ja krzyczę wszyscy. MTS! Staniusz! Bramka! A więc my utrzymujemy sobie ten wynik, co teraz jest, bo ten wynik jest dla nas bądź co bądź korzystny, tak? Ostatniego zagrania. Wyjdźmy, zagrajmy swoje, dobra? Już, wyłazimy, proszę, zagrajcie piłkę. Nie we trzech na bramkę. No mięci! Szeroko, chłopaki, tutaj! Czas już! Czas jest! Udanie do mnie ze strzałem! Jest ok, tak? Gratulacje, chłopcy. Jest ok. Mecz. Dzięki serdeczne. Powodzenia w finale, panowie. Gratulacje. Dzięki, chłopcy. Równy mecz. Jest ok. Brawo. Jak pan? Oh!
jeszcze, nie otworzę sadu, teraz nie otworzaj! O, nie, to no nie, no nie, no nie, no do sędzia, no! Minuty za to, no! Tak, co? Dwie minuty. Lucek, dasz radę? Macie teraz przewagi, dwie minuty. Prawda, niech uderzy, Mati. Pięknie! Mati, Sobotka, dawaj, Mati! Teraz wyjazd! To mi! Yes! Brawo! Loren! Podziękować. Dzięki, Andrzej. A ja już mówiłem w poprzednim meczu, że twoje siły ma. Jak dla nich popatrzyłem, to już się nie patrzy. Staje się w kółce, strzelił, chce bić coś? Piątka. Jak teraz wychodzi? Piątka. Szocie? Siedzie, siedzie, szatu! Do końca! Jest! Ładnie! Artur, brawo za walkę! Walczymy za siłę! Jak bliżej ludzi! Ile czasu? Bliżej ludzi! Dawaj, Artur, dawaj, dawaj! Zobacz! Jest, będzie to ruszaj się! Lek! Super! I to! Numer 6, brawo dla szóstki. Zobaczcie, dokończył turniej. Brawo. I zaczynamy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce UKS 2 Nidzica. Wielkie, wielkie brawa. Kuchar i medale wręczają Ewa Bartnikowska, redaktor Naczelnej Gazety Olsztyńskiej. I pomaga bardzo mocno Robert Dziękiewicz, zastępca redaktora Gazety Olsztyńskiej, zastępca redaktora Naczelnego Ścielny. Oglądałem ten mecz, zacięty mocno. Wręczamy medale. Pokonaliście trzecie. Ale kabina chyba dostał już. Nie. Dostał. To deser dostaje kapitan. Gratuluję. Masz plecak. Teraz tak. Zdjęcie. Biurówkę. Wielkie brawa. Minuta dla fotoreporterów, dokładnie. I jeszcze nagrody, a my powoli przechodzimy do drugiej drużyny. Jest puchar? Tak, kapitana udostępnia. I za chwilę medale będą na szyjach. Jeszcze raz. Jest.
to jest nasza część tej drużyny, tak? Tak, maskotka przyniosła szczęście. Mam tutaj mistrzostwo. Nie jest to lepsze. Maskotka? Tak, tak, do tyłu i razem, żeby wiedzieć. I maskotce. Wielkie, wielkie brawa. I ten duży, właśnie, bo mamy pierwsze miejsce kategorii 2004 młodsi F. To Jeziorańca. Jest to ekipa. Jest to ekipa. To jeszcze medale, chłopaki. Idziemy, teraz idziemy do klimatu. Chciałbyś. I jeżeli już chłopaki dostaną medale, jeżeli skończy się sesja fotograficzna i jeżeli chłopaki z Jeziorańki otrzymają nagrody, to się jeszcze nie rozchodzimy, bo jeszcze mamy statuetki dla najlepszych zawodników tej kategorii. Dobra, Beta. Może mi naleci. Publiczności droga, dostają wasi zawodnicy medale. Gdzie brawa? Dziękujemy! Dziękujemy! Brawo Jeziorany! Kategoria 2004, słuchajcie, najlepszy strzelec. Miłosz Kowalski. Najlepszy zawodnik, i ja powiem nazwisko, a wy powiecie imię. UKS dwójka Nidzica. Florek? Bartek! Najlepszy zawodnik, wielkie brawa. I najlepszy bramkarz turnieju FC Jezioranka, Seweryn Żurac. Na gazetę olsztyńska.pl, w Olsztyńska TV możecie obejrzeć film z naszego turnieju. I jeszcze nagrody dla FC Jezioranki za pierwsze miejsce. Kamil Olsztyn. Kuchary, Urząd Marszałkowski. Mamy też nagrodę do Siru, słuchajcie. Tak, teraz będziecie oglądać. I przechodzimy powoli do kategorii 2000. Dziękujemy kategorii 2004. Wielkie brawa. Przechodźcie trochę dalej albo obok, żebyście widzieli swoich trochę starszych kolegów, bo oni wam klaskali, brawa, ogromne, kiedy otrzymywaliście nagrody, puchary i medale. Trzecie. Orły, Biesal, wielkie, wielkie, wielkie brawa. Mamy kapitana, mamy puchar. Z rąk Ewy Martikowskiej, redaktor naczelnej Gazety Olsztyńskiej. I od razu medale. Chłopaki, ile tam było? 1-0, nie? W meczu o trzecie miejsce, co? Kto strzelił gola? Ostatniego muszę. Jasne. To przodu śmiało. Nie ma. Jeszcze jeden, kto nie ma? Wielkie brawa. Raz jeszcze dla Orłów. Z Biesielki, wielkie brawa. I jeszcze medale. Ja to w ogóle.
Mamy zwycięzców kategorii 2001, niebieskie koszulki z białymi pasami lub na odwrót, jak to woli, gazetka Janowiec Kościelny. Janowiec! Podobny do Lewandowskiego. Dobra. I do kupy. Albo kilka. Wracajcie. Janowiec Kościelny, jeszcze trochę. Co dla mnie tutaj? Ej, nie obudowaj. Najlepszy strzelec. Wracamy. Kategorii 2011. 2001, po 11 goli. Konrad Wójcinowicz, Orły Biesoń. Dwie rzuty, Tomasz Szulc. I bramkarz Przemysław Siwicki, Sport z Kulturą. Wiem, że już chłopaków nie ma, bo musieli pojechać na pociąg, ale przekażemy. Niemłodsi zwycięzcom gratulujemy wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy się. Dobra. Dobre, dobre! Dobre!
że lekka poprawa. Mówiłem! Mówiłem, kurwa! Dobre, jabłon! Brawo panu. Dobra, nic nie stało. Pięknie. Fuj, Frej! Dobre, bardzo ładnie. Pary, pary! No dobra, zaczynamy od trzeciego miejsca. Leo Center Morąg. Trzecie miejsce, wielkie brawa. Ewa Bartnikowska, redaktor naczelna Gazety Olsztyńskiej i od razu medale również. Najwyższa średnia wiekowa także. Tutaj ja mam siwe włosy i kurde i to zawyżam. Czym on? Strykaj tam. 25 lat. Ale średnia jest dobra, no. Średnia 25? Tak tu pójdę. Za dużo młodych dzieci. Chyba ktoś zawyża tam, co? Kto tam zawyża tą średnią? Tak, jeszcze nie ma godziny 19, więc zdążymy nadać. Ale Miejsce drugie, zespół Wabank. Zagrali Wabank. Wielkie brawa. Idzie puchar. I od razu medale na szyję. Przed linią. Nie, Krystian powinien być pierwszy. Też ja. Ciebie. Stańcie w linii, a nie. Mam zupełnie. Te wszystkie zdjęcia będziecie mogli zobaczyć już pewnie dzisiaj wieczorem, albo jutro rano, ale dzisiaj wieczorem. Na gazetosztyńska.pl w poniedziałkowym wydaniu papierowym obszerna relacja ze zdjęciami również. Dziękuję. Siadliście do tego Lamarcza Mowy, tak się do wręcza. Poza zwycięstwo, nie? Jacek medalu nie będzie. A. Tam cię kto z kucharów pije. Co? Jeszcze dziewczynka też idziemy. Brawo. Sensja 2 adrenaline.pl. Wielkie, wielkie, wielkie brawa. Jest kapitan. Sensja 2! Jeszcze medale, chłopaki. Tak, i tutaj uważam, że należą się wielkie brawa dla kapitana Sensji, który odstąpił swojego miejsca innemu koledze. Krystian, brawa. I nagrody lecą. Za chwilę. A, jeszcze będzie zdjęcie, no dobra. Jaki Tomasz grał z nami! Dobra, dziękuję.
Łukasz Frej. Pensja 2, adrenalin.pl. Ja wręczę wam obu, dobrze? Przechodnią statuetkę, bo jest statuetkę. To jest języczka. To może razem od razu, co tam? Trzymaj. No i najlepszy bramkarz. Tutaj jednogłośnie praktycznie. Mateusz Jabłoński. Stawia dzisiaj. Brawo! Dziękuję. Pierwsza nagroda w tej kraju. Pierwsza nagroda w życiu. Nigdy nic nie wygrałem. Gorącej powierzchni. I słuchajcie, po prawej stronie, Grupa Pomocy Humanitarnej PCK w Olsztynie. Bardzo, bardzo dziękujemy wam za obecność. No i co, oglądacie zdjęcia na stronie gazetosznicka.pl, czytacie w poniedziałek i widzimy się za rok. Dziękujemy bardzo.